地をなくし魂がさまよっておる。Dzień dobry. To jest Iki Island. Jin, który przeżywa jakiś swój największy trip w życiu prawdopodobnie. Jakbyście słyszeli przypadkiem jakieś chrupanie, to dałem precelkowi mojemu szczeniaczkowi do jedzenia chyba suszone uszy fińskie czy coś to typu. お前は死ぬのが主情のためだ。父上、生きてるか？大高は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ、答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。露の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って、大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大高が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。さりとて気は確かなのか。そんな奴初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ、おそらく。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる。一月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。穂高を退けよう。侍が賊を助けるって。穂高を倒すためだ。名を言え。陣、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ。槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。Ciekawe, jak gra planuje wyjaśnić nam, że wszyscy oszaleli z tej trucizny, a my z jakiegoś powodu to przetrwaliśmy. Tego trochę nie rozumiem nigdy. Znaczy, nasz bohater jest wyjątkowy. No ciekawe, nie? Ila, jedna rzecz. Mam trzy punkty.
trzy punkty czegoś. Jak to się rozdaje? A, tutaj. Aha. Ale to już porozdawałem wszystko, co chciałem tak naprawdę. Postawa wiatru. Aha. Nie porozdawałem wszystko, co chciałem. Oj, nie, nie, nie. Rolki. Trzymaj kwadrat, aby przyjąć postawę, pójść, aby wyprowadzić cios. Jeszcze oszołomienie. Nice. A to tutaj jest? Cios z konia, nie potrzebuję. To jest zajebiste. Dobra, ja chcę to mieć. Dwa punkty wymaga, ale sobie w kulki lecą. Dlaczego dwa? Dobra, będziemy kombinować. Oka, przepiękna ta lokacja. Holy shit, no to jest najpiękniejsze w tej grze. またしても逃げるとあらば幻影は膨らむ一方己一人で父の死と向き合えるのか知恵を貸してやるぞ魂を常闇に沈めたくはなかろう幻まだ聞こえるか なにゆえそうせく 何を求めるのだ心が潰れた哀れな子生まれ変わらせてやる Tak to ja nie przewiduję dużych sukcesów, jak będziemy cały czas mieć jakieś akcje. O, nie, dobrze, nie dobrze. Największy problem, jaki tu widzę. Kui! Do koni ory. Ja podejrzewam, że tego konia straciliśmy, ale wydaje mi się, że nie właśnie. A postać jakby dała nam taki znak, jakbyśmy... jakbyśmy mieli nadzieję na to, że ten koń się znajdzie. Mam nadzieję przynajmniej. Nie wytrzymam straty kolejnego konia. Już zamiast go zabić, to mogli pozbawić nas go, nie wiem, nie płynąć z nim czy coś. Więc podejrzewam, że go znajdziemy, bo... To jest niepotrzebna śmierć. Pamiętam, że tamten koń zmarł, jakby to była nasza część naszej ekipy, że nazwaliśmy go i w ogóle, a tutaj nagle tak po prostu umiera koń i siema. Cześć. Nie, nie sądzę. Myślę, że na spokojnie, znajdziemy tego konika. Jak nie teraz, to później. Terytorium Mongołów. Ta wyspa to jest jeden wielki terytorium Mongołów, więc to akurat nie powinno być dziwne, co nie? Konaj Mongołów. Dodatkowo zabij wroga, pozostając w ukryciu dzięki bombie dymnej. Zawsze kiedy zaczynam grać w tą gierkę, przypominam sobie, że chciałbym ją sobie... tak pograć w wolnym czasie, ale później tak tego nie robię, więc no niestety. Dopóki gry mają jakieś DLC, jakąś fabułę, to mi się dobrze gra, ale jak mam tak po prostu biegać i ich mordować, to już nie mam ochoty na to, żeby to robić. Chyba takie jest moje podejście do gier, że ja po prostu czerpię przyjemność z gier, które gdzieś tam opowiadają jakąś historię, a jeżeli tej historii nie ma, to trochę mam już ich dość. To dziwne, że kiedyś, gdy grywałem w gry, to grałem głównie dlatego, żeby grać. A teraz definitywnie na odwrót. Teraz gram po to, żeby usłyszeć jakąś historię, aby przeżyć coś. To jest zastanawiające, co nie? Kiedyś potrafiłem grać w GTA 3
no dziesiątki godzin, po prostu biegając po mieście, pisałem i strzelając do wszystkiego, co popadnie. Ciekawostka przyrodnicza, co nie? To się czasy pozmieniały. Teraz chyba za dużo gier po prostu mam, żeby grać w mnie po prostu. Ciekawe to jest. Nie wiem dlaczego. Zawsze sobie marzę, że będę w jakąś grę się dobrze bawił i po prostu sobie grał i później tego nie robię po prostu. Nie mam ochoty. Wydaje mi się, że sam fakt tej skończalności gier mnie relaksuje, że mogę je dokończyć, że mogę jakby zrobić wszystko. A czuję, że obecne gry jakby trochę nie mają tej opcji zdobywania wszystkiego, więc to mnie zniechęca, żeby robić w ogóle coś w nich. Ponieważ jeżeli nie mogę tego dokończyć, to może nie potrzebuję tego w ogóle robić. Wydaje mi się, że po prostu może trochę wyrosłem z gier już. W sensie mam na myśli, że nie wyrosłem z grania, tylko że wyrosłem z tego, żeby nadkładać to growe odkrycia nad inne doświadczenia. To było lepsze na maksa, to nie? Mi się wydaje. Dobra, panie łuczniku, muszę pana podziabać zaraz. A to jest bardzo przyjemna gierka. Kurczę, to jest zadziwiająco dobra gra. Kiedyś wrócę sobie do tej gierki w New Game Plus i po prostu będę grał jeszcze. A to odkrywanie gry jest mega przyjemne. O tak. Jin, co おじ上にご子息が生まれたら私は捨てられますか思い違いをするが、わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。 全て幻、惑わされるな。 Właśnie musisz sobie zrobić taki kręciołek, jak w Incepcji. Żebyś wiedział, co jest prawdziwe, a co nie. Uwielbiam ten system pojedynków. To jest coś, co... No w żadnej grze nie czułem takiego relaksu z walki. Kurde, naprawdę. Super to jest. Czyli jednak będzie koń. Znajdziemy go. Super. Kapitan mojej łodzi. Poznaje te ślady naprawdę? どこへ行ってしまった。歩みによどみがない。無事のようだ。空腹だったか。狼狽もせず。
草を這んだ。Pokojny i głodny. Jak dobrze, że on szedł po ścieżce, której widać ślady, bo jakby szedł po tej trawie obok, to już byśmy mieli przesrane, ale na szczęście się udało. Taureta ka? Korogeta ka? Buzi de arou na? Konik upadł. Pierwsze upadnięcie konika. Czwarta stacja. Sokomoto! Shizuka ni! Kikaremasu yo! Ootaka-zoku ni nerawarete iru ndesu! Moshi tsukamattara, kokoro o kowasarete shimau! Ochitsuke! Hito wa oran! Yatsura ga kita to kizuite nige dashita mono no! Ayauku, hebi ni kamare kakemashite! Da ga koroshita no daro! Sore ga, fui ni arawareta uma ga hebi o fumi tsubushite! Nasz koń ratuje wieśniaków, czajcie to? Jak się znajdziesz tego konia, podziękuj. Prawdopodobnie ten koń sobie lepiej radzi na Tsushima niż my. Znaczy, przepraszam, na Iki Island, to już nie jest Tsushima, no. Sorry. Mu się zaskoczyło. No konik zaskoczył. Koń zabił Mongoła, czajcie to? Ten koń to jest naprawdę twardy, naprawdę. To jest twardzia jakich mało. Znaczy ja mogę zrobić pojedynek? Bym chciał zrobić pojedynek. Nanda? Też ten koń lepiej robi robotę niż ja. Nie wiem, czy to koń nie powinien mieć zbroi samuraja Tsushimi, ratownika z Tsushimi, naprawdę. Koń półbóg. お前が見せた足で猛虎を潰す動き忘れるでないぞ。襲われておる。急ぎ向かうぞ。 Jesteś tym siłaczem, co nie? Ja ty potrzebujesz. A tobie wystarczy to zrobić. O tak. Mm.
W ogóle przydałby mi się jakiś tryb łatwiejszego blokowania. Nidomo inoci o skuwaremashita. Bewa yoi. Uma ni itta no desu ga, tomo are, okage de tasukarimashita. Dodo. Homerareta na. Iku zo. Tomo ni iki o skuwo. O, dwa punkty. O to właśnie chodzi. Natomiast, aha, tu dopiero teraz się odblokowało. Wow, aha, czyli to było do DLC. Nice. To jest fajne w sumie. Podoba mi się nawet, ale bardziej przyda mi się dokończenie tego punktu. Mhm, to jest mega OP. Parowanie. W ogóle czym się paruje? A, L1. Okej. Jakieś mityczne rzeczy jeszcze. Jezu. Trzy szybkie niemożliwe do zablokowania ciosy zadają potężne obrażenia. Kurwa, co to robi w ogóle? Taniec gniewu. Trzy karty ducha zużywa. Nie wytrzymam tego. Ta gra jest jakaś niesamowita. Ja pierdzielę, to jest moje goty chyba, naprawdę. Ja nie wytrzymuję, wracam tej gry i ja ją kocham. Najlepsza gra z otwartym światem, jaką spotkałem. Valhalla to jest szrot po prostu. Valhalla to jest bezużyteczna gra. Pewnie do tego, jaką robotę robi ten tytuł. Niesamowite to jest. Tak kocham, tak uwielbiam. Nie wytrzymam tego. Naprawdę, nie wytrzymam tego. Jak mogę zacząć tryb? Mogę po prostu zrobić tryb. Nie wiem. Mogę zrobić jakiś tryb nowy, New Game Plus czy coś? Jest to możliwe? Chyba tak, co nie? Jak skończę tą grę, to zobaczę. Jeżeli będę miał tą samą zbroję, nie będę musiał już farmić na zbroję i ulepszę sobie miecz na maksa. Jeżeli mógłbym naprawdę ulepszyć sobie zbroję na maksa i miecz na maksa i zacząć z tym strojem już na samą nową grę, już nie musieć w ogóle zastanawiać się nad broniami, tylko po prostu bawić się grą, to kurde, nawet bym się zastanawiał nad tym, żeby po prostu tak sobie chodzić i się po prostu cieszyć. Ciekawostka przyrodnicza, czy to się uda zrobić? No, zobaczymy. Tak, bo wielka przygoda mi się zaktualizowała. Nie wiem, jakoś tak chyba widzę, jakieś update'y się pojawiły nagle znikąd. Bambusy, nie bambusy. Ja się też w sumie nie wiem, jaką zbroję bym chciał ulepszać tak naprawdę. Jakby ta broń też była super fajna.
Otrzymywanie obrażeń zapewnia 30% hartu ducha. Na szybkość wykrywania. Te artefakty też by się przydało polepszać, naprawdę mówiąc. Najbardziej to ta zbroja mi się podoba, nie będę kłamał, bo to jest super. Mix serii prowokacji o 1. Aha, czyli ta zbroja zwiększa premię do ataku, do obrażeń w walce wręcz. A ta zmniejsza otrzymywane obrażenia. Daje też premię olbrzymią do zdrowia. To jest taka bezpieczniejsza ta zbroja, ale nie wiem skąd jedwab wytrzasnąć. Może na tej wyspie będę miał gdzieś. Kto wie. Nie mogę przeskoczyć, szkoda. ヤリカワの陣、まさか来るとはな。何があった？ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。 手を貸そう。知らない奴だろう。構わん。食わを送れ。好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。 ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話。心を決めたか。うん、さてね。毒はまだ回ってるんだよな。ああ。しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を得心させよう。ああ。こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。 Dobrze, akurat ten questik zrobimy w następnym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście, dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która
ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.